Cześć, jesteśmy uczestnikami warsztatów filmowo-fotograficznych pod kierunkiem pana Piotra Jurysia. Uczymy się robić fajne zdjęcia oraz pracujemy nad nową, mega filmową produkcją. Natomiast dzisiaj postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z wyjątkową Jaślanką, która od zawsze marzyłaby występować na scenie, a dziś spełnia swoje marzenia. Przed państwem Roxana Węgiel! Cześć wszystkim! Hej, dzięki, że znalazłeś czas, żeby z nami porozmawiać. Czy jesteś gotowa na trudne i dociekliwe pytania? Jestem gotowa, ale się trochę stresuję. Będzie dobrze. Wszystko zaczęło się 2 lata temu w programie The Voice Kids. Teraz jesteś sławna, rozpoznawalna, lubiana. Czy na ile ta popularność zmieniła się wewnętrznie? Generalnie to moje życie się bardzo zmieniło. Zaczęłam koncertować, wszystko się obróciło do góry nogami. Teraz nie mam tyle wolnego czasu, ile miałam 2 lata temu, ale generalnie to wszystko lubię, to wszystko mi sprawia przyjemność, więc jest dobrze. Dopóki będę to kochała, dopóki będzie właśnie to dla mnie przyjemne, to będę to robiła po prostu, bo to jest taki zawód, że jak się tego nie kocha robić, to po prostu się tego nie da robić. No, takie jest moje zdanie. Czy chciałabyś kiedyś wrócić do życia normalnej nastolatki? Znaczy, wiecie co, ja się czuję cały czas jako normalna nastolatka, tylko po prostu jestem bardziej rozpoznawalna. Ludzie nieraz do mnie podchodzą tam po zdjęcie, po autograf, ale to jest bardzo miłe, fajnie mieć takich fanów, takie grono osób, które po prostu cię wspiera, na które zawsze możesz liczyć. Roxy, powiedz nam, jak wygląda twój zwykły, powszedni dzień? No, wstajesz rano i jak? No, zależy. Jak mam koncert, no to cały dzień przygotowań, próby, szykuję się, make-up i te sprawy. No, ale na przykład jak mam jakiś wywiad, to też oczywiście muszę tam się do tego przygotować. Różnie. Ale taki normalny dzień, taki jak nic nie mam, no to zazwyczaj wtedy staram po prostu to wszystko odespać, bo no, na przykład na tych wakacjach się u mnie bardzo dużo działo, miałam mnóstwo koncertów, nieraz było tak, że grałam po 2 koncerty jednego dnia i po prostu gdzie mogłam, tam po prostu spałam. W aucie, w busie koncertowym, wszędzie. Nadal lubisz rozdawać autografy i robić wspólne fotki, czy niekiedy bardzo jest dla ciebie to męczące? Nie, bardzo to lubię. Wiadomo, czasami jestem zmęczona, ale na przykład jak już widzę tych ludzi, jak już widzę swoich fanów, to oni mnie tak podnoszą na duchu. To samo jest z koncertami. No, tak jak mówię, jestem nieraz zmęczona, ale jak wychodzę na scenę, to kompletnie tego nie czuję. Opowiedz nam, jak wygląda produkcja twoich piosenek, kto odpowiada za tekst, a kto tworzy muzykę i czy masz wpływ na finalny efekt? Mam wpływ na finalny efekt, wszystko jest ze mną uzgodniane. Generalnie to jeszcze nie napisałam swojej piosenki takiej, że wszystkiego od siebie, że nie napisałam tekstu ani muzyki. Jeszcze po prostu nie tworzę. Wiadomo, czasami piszę tam jakieś teksty, ale no, wrzucam je do szuflady. Może kiedyś je odkopię i się okaże, że to jest to, ale wątpię, bo to jest takie niefajne. Znaczy, no, ja jestem generalnie bardzo samokrytyczna i myślę, że ciężko mi będzie coś samej stworzyć, ale na pewno kiedyś coś takiego wyjdzie, takiego prosto od mojego serca, prosto z serca, o tak. No a generalnie jak przychodzę do studia, żeby stworzyć piosenkę z różnymi producentami muzycznymi, no to wygląda tak, że siadamy, jest pianino, są instrumenty i tworzymy po prostu najpierw melodię, później słowa, no i później ja to nagrywam. Ale to różnie. Czasami już mi po prostu podsyłają gotowe piosenki i nieraz jest tak, że jak pewna piosenka wpadnie mi w ucho i to nieraz od razu czuję, że to jest coś, co odpowiada mojemu głosu, barwie mojego głosu i czuję, że będę po prostu w tym dobrze brzmiała. No takie sytuacje są najlepiej, ale nieraz trzeba tak głębiej poszperać, żeby coś znaleźć. Jak reagujesz na memy tworzone z tobą? A no, generalnie to się z nich śmieje. No są śmieszne. No to nie da się ukryć, że tych memów była masa. I który tak najbardziej zapadł ci w pamięć? No było trochę tych memów. Myślę, że takie, które mi zapadły najbardziej w pamięć, to są te z Rexoną Kręgiel, też w tym stylu tam było, coś takiego. Albo była też Ruda Węgla, była po prostu moja w twarz wklejona i ktoś mi tak jakby doprawił takie rude włosy.
Roxana, jakie jest twoje ulubione danie, a czego za żadne skarby byś nie tknęła? Moje ulubione danie, moja ulubiona zupa to barszcz z uszkami, a tak jeśli chodzi o drugie danie, to schabowy. A za żadne skarby bym nie tknęła? Nie wiem, nie mam takiego dania. Znaczy, na pewno coś jest, tylko nie umiem sobie teraz przypomnieć. Czy twoja sława wpłynęła w jakiś sposób na twoje relacje z rówieśnikami? Wydaje mi się, że nie. No, ja cały czas jestem sobą, cały czas staram się pozostawać sobą. Wiadomo, po jakby czas zweryfikował tych takich prawdziwych przyjaciół. No, ci, co są najprawdziwsi, osoby, z którymi się przyjaźnię, nadal są ze mną, nadal trzymają za mnie kciuki. I wydaje mi się, że to, że wzięłam udział w programie The Voice Kids, że wygrałam Eurowizję, jakoś nie wpłynęło bardzo na nasze relacje. No, mamy mniej czasu, żeby się tak spotykać jak kiedyś, że sobie idę, nie wiem, gdzieś tam ze znajomymi do galerii. No, już takich wypadów jest mniej w moim życiu, ale cały czas staram się utrzymywać kontakt, jak nie w realu, to przez internet. Jak reagujesz na hejt, który spada na ciebie jako na osobę publiczną? Nie czytam tego, staram się tym nie przejmować. I uważam, że nikt nie powinien być hejtowany. No, tego jest, no, jak pewnie wiecie, masa w internecie. I to nie chodzi tylko o takie osoby publiczne, ale ogólnie. Po prostu, no, tak jest. Nic z tym nie zrobimy, ale nie warto się tym przejmować po prostu. A jak wygląda praca nad twoim wokalem? Cały czas staram się rozwijać swój wokal, śpiewam nowe piosenki, mam instruktorów wokalnych, z którymi normalnie mam lekcje. Rozśpiewuję się na początku, później śpiewam im piosenkę, oni tam mi wytykają błędy, mówią, co robię źle, co robię dobrze. No i tak. Powiedz nam teraz, czy utrzymujesz kontakt z Edytą Górniak? Jak wyglądał z nią kontakt podczas programu The Voice Kids? Nie mamy takiego kontaktu, że dzwonimy do siebie i się pytamy, co tam u ciebie, kochana? Ale Edyta czasami do mnie pisze, czasami ja do niej piszę, tak bardziej takie przez Instagrama. Ale generalnie nasz kontakt podczas programu The Voice Kids wyglądał tak, że no, Edy miała taki sam kontakt ze wszystkimi dziećmi ze swojej drużyny. Bardzo, bardzo właśnie jej zależało na tym, żeby w jej drużynie panowała taka ciepła atmosfera. No i no, traktowała nas w sumie jak takie swoje dzieciaki. Bardzo fajnie było. Naprawdę to była najlepsza przygoda w moim życiu. To Roxana, powiedz nam, jak to jest naprawdę. Czy sława bywa męcząca? Jeśli tak, to jak to się objawia? Ciężkie pytanie to jest. Nie no. Tak jak już mówiłam, że czasami jestem zmęczona, bo naprawdę dużo się nieraz dzieje. Nieraz po prostu. No, mam hardkorowe sytuacje. Na przykład ostatnio, jak grałam na Sylwestrze w Zakopanem i w Gdańsku, no to była bardzo hardkorowa sytuacja. No, jak to się objawia? No, po prostu człowiek jest czasem zmęczony, ale no, szybko się organizm regeneruje, trzeba wypoczywać w każdej możliwej chwili. Tak jeszcze dodam, no na przykład jak wychodzisz na ulicę i, no, i każdy cię podchodzi, co nie, bo jesteś rozpoznawalna, to nie bywa to dla ciebie takie trochę denerwujące? Nie, ja to lubię. Ja kocham swoich fanów, także dla mnie to bez różnicy właściwie. Jest super i bardzo się cieszę, że oni są po prostu, że są ze mną, że mnie wspierają, że lubią moją muzykę. Wiele się zmieniło, od kiedy wygrałaś The Voice Kids, następnie zwycięstwo na Eurowizji Junior, a później zostałaś utytułowana najlepszym polskim wykonawcą na gali MTV Europe Music Awards w Hiszpanii. Jak się czujesz, wiedząc, że jesteś najlepszą polską artystką roku? No to był dla mnie w ogóle ogromny zaszczyt. Nie spodziewałam się tego, że kiedyś w ogóle będę miała taką statuetkę w swojej kolekcji. No i bardzo się cieszę. No, nie powiedziałabym, że jestem najlepszą artystką, polską artystką, ale bardzo, no, wielki zaszczyt. Wielki zaszczyt mnie kopnął. I bardzo się cieszę. Roxana, powiedz nam, kto cię ubiera? Ubierasz własne ciuchy czy projektantów mody? To zależy. Na koncerty nieraz ubieram się sama, czasami,
czasami ubiera mnie stylistka. No, na takie telewizyjne to wiadomo, że tam jest sztab ludzi, którzy pracują nad tym, jak ja wyglądam. Ale na co dzień ubieram się sama, na koncerty też sama. Także zależy od sytuacji. Niedługo odbywa się Eurowizja dla dorosłych. Masz może jakiegoś swojego faworyta? Myślisz, że ktoś mógłby powtórzyć swój sukces? Jest wielu, wielu świetnych artystów, którzy mogliby reprezentować Polskę na dorosłej Eurowizji. Ja tak sobie myślałam, że na przykład Natalia Schroeder, ona moim zdaniem by się bardzo tak fajnie spisała właśnie w roli reprezentantki naszego kraju. Czy planujesz współpracę z innymi artystami? Planuję, mam kilka pomysłów, ale jeszcze nie chcę za wiele zdradzać. Która z twoich piosenek jest twoją ulubioną, a która ci w ogóle nie leży? Moją ulubioną jest Bunt. Ja lubię ogólnie takie klimaty jak Laylow. MVP też lubię. Ogólnie całą tą białą płytę, tą moją reedycję płyty, wszystkie piosenki z niej bardzo lubię. Są takie nowoczesne. Która mi w ogóle nie leży, chyba Obiecuję. Ona fajnie mi się śpiewa na koncertach, bo widzę, że fani ją bardzo lubią, że no po prostu widzę, że się przy niej dobrze bawią. No to jest taka radosna piosenka, ale ja jakoś nie jestem w 100% do niej przekonana. Chociaż na koncertach to lubię ją śpiewać, ale tak jak słucham jej na przykład w takiej wersji, jaka jest nagrana, jaka jest na YouTubie czy tam na Spotify'u, to no tak. Tak sobie, no. Jak mam wybierać, no to Obiecuję. Okej, a jakie to było uczucie, kiedy usłyszałaś, że Vicky Gabor wygrała Eurowizję Junior, a ty przekazywałaś jej nagrodę? Bardzo się cieszyłam, to były niesamowite emocje. Ja nawet tam się nie potrafiłam powstrzymać, ja nie wiedziałam, że mam włączony mikrofon jeszcze i powiedziałam, kurde, ale czat! Także naprawdę wszyscy się bardzo cieszyliśmy, Olek i Ida akurat byli wtedy obok mnie, więc no, wskakaliśmy wszyscy z radości, super sukces dla Polski. Masz jakiś swój autorytet? Kogoś, na kim się wzorujesz, inspirujesz? Jakiegoś ulubionego artystę? Tak, mam Beyoncé i Freddie Mercury. Beyoncé, no, jak oglądam jej koncerty, to mi się czasami wydaje, że ona jest robotem, bo to wszystko jest tak dopracowane. Czasami jest mi trudno zrozumieć to, jak można osiągnąć taki poziom profesjonalizmu. No a Freddie Mercury, no to jest legenda i on zawsze mi imponował i no. Wydaje mi się, że to jest w ogóle, no przynajmniej dla mnie to jest najlepszy artysta w ogóle na świecie. A teraz na koniec zdradź nam swoje zawodowe plany na 2020 rok i my się coś troszkę podejrzewamy, że twój kalendarz koncertowy jest już zapełniony. Tak, koncerty, oczywiście sezon koncertowy zapowiada się bardzo pracowicie i bardzo się cieszę, już się nie mogę doczekać. Ja już cały czas myślę, mimo to, że jest styczeń, to ja już cały czas po prostu myślam, jestem na wakacjach, no i nie mogę się doczekać tych plenerów. Też właśnie rozmawiałam ostatnio z moimi muzykami i wszyscy po prostu piszą, kiedy będą wakacje, chcemy już grać plenerki. Także tak, no plenery, koncerty plenerowe, spotkania z fanami będą, nowe single, nowe piosenki. Płyty, nie jestem pewna, czy będzie w tym roku, ale zobaczymy. Nie chcę też zdradzać, czas pokaże. No. W naszej grupie jest Zuzia, która tak jak ty kiedyś uczęszcza do pani Ewy Grzebień na lekcję wokalu do Jasielskiego Domu Kultury. Czy mogłabyś na koniec zaśpiewać z nią jakiś kawałek ze swojego repertuaru? No pewnie, no to co śpiewamy, Zuzia? To może zaśpiewajmy kawałek Anyone I Want. Dobra, no to zaśpiewajmy. 3, 4. Świat ci śmieć się milionem barw, chowam w dłoniach cenny skarb. Nawet jeśli przyjdzie biec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Życie to nie tylko czerni biel, teraz pytam każdy dzień. Nawet jeśli przyjdzie biec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Nie wybieram dróg na skrót, trzymam z całych sił za ster. Mogę zdobyć każdą z gór. Mam niepokorny stan. Będę sobą nawet jeśli świat
już napisał dla mnie inny plan. Ja powiem stop, ja powiem pas. Chcę unosić się na wietrze. Mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd. Daram, daram, daram. Świat nie śmieje się milionem bar. Chowa w dłoniach cenny skarb. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Życie to nie tylko czerni biel. Teraz pytam każdy dzień. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Mamy nadzieję, że nasze pytanie nie sprawiły ci trudności. Nie sprawiły, było super. Trochę się stresowałam, wiecie, jak to jest, zawsze tak mam, ale bardzo się cieszę, że tu mogłam być, że się spotkaliśmy w tak cudownym gronie wszyscy, no i było super. Dziękuję wam bardzo. Tak, my też ci dziękujemy, że znalazłeś w ogóle czas, żeby z nami porozmawiać. Dzięki. I ja wam dziękuję. Super spotkanko. Chcielibyśmy ci życzyć dalszych sukcesów w swojej karierze, bo to dopiero początek. Dziękuję bardzo. Na koniec dodam tylko, że nagranie jest realizowane w Jasielskim Domu Kultury w sali offowej, więc bardzo dziękujemy dyrekcji i pracownikom za pomoc w realizacji wywiadu. Dziękujemy! Pozdrawiamy wszystkich! Marzę o cofnięciu czasu. Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu. Jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach i pójść w innym kierunku. Ej, młody, chodź tu. Co chcesz? Pieszę się do szkoły. Chodź tu, mówię. No co jest? Nie co jest, tylko wyskakujesz z kasy. Nie ma nic dzisiaj przy sobie. Lepiej dobrze poszukaj, bo jak coś znajdę, to cienko będziesz śpiewać. Dobra, już. No co chcesz ode mnie? Mam tylko dwie dychy na wycieczkę, mam zapłacić. Dawaj to i moje da w kubeł. A teraz spadaj na lekcję, bo się jeszcze spóźnisz. No, spoko. Widzieliście, on go okradł. Znacie go? Nie kojarzę typa. Lepiej chodźmy to komuś zgłosić. Pewnie to jakiś frajer ze starszych klas. Jak można tak okradać biały dzień ludzi? Trzeba pomóc młodemu. Idę porozmawiać z tym typkiem. Lepiej do takich nie zaczynać. Agresywny jest. Zresztą przed szkołą jest monitoring. Powinno się wszystko nagrać. Nie chciałabym być w jego skórze. Chodźmy. Nic, nudy. Słuchaj, widzisz tą młodą ze smartem? Widzę, i co z nim? Podoba mi się jej telefon, może byś go dla mnie skombinował? Mam jej go tak po prostu zabrać? A to jakiś problem? Ona na pewno nic nikomu nie powie. Jest zbyt mięśniowa, przecież wiesz. No chyba, że wymiękasz. Nie no, co ty? To dla mnie pestka. Patrz i ucz się, jak to robią zawodowcy. Chodź, idziemy za nim. Jasne, zaraz zobaczymy, czy nadal będzie taki cwany. Nie martw się.
piękna, napijem się. Nie, weź tą rękę. Ze mną się nie napijesz. Odwal się. Weź tą rękę. Ej, ziomek, otrzep się od niej albo będziesz miał kłopoty. Nic się nie stało? Tak, wszystko okej. Jak jesteś taki kozak, to chodź. Co to za typ? On chyba chodzi do naszej szkoły. A to nie ten, co go wywalili? Chyba tak. No ale jak on tu wszedł? Cześć chłopaki, napijemy się? A co tam masz? A, coś specjalnego. Chytaj. Napijecie się? Sam nie wiem, przecież to alkohol. Po co mam to pić? Dobra, co mi szkodzi? A jak nie chcesz, to spadaj. Wyluzuj, sztywniaku. Będziemy się lepiej bawić. Sam nie wiem. No weź, człowieku. Nie rozumiem was. Przecież nic dobrego z tego nie wyniknie. Jak ci się nie podoba, to spadaj. I nie psuj innym zabawy. Ty, patrz. Ojciec zostawił kluczyki do samochodu. Przejedziemy się? Super, odpalamy. Zwariowałeś? Ty nawet nie masz prawa jazdy, a podobno piłeś. No patrzcie, ja nie mogę. Dziewczyny przeprowadzi na pomoc. Staję, nie poznaję. To ja was nie poznaję. Nigdzie nie pojedziecie. Oddaj to. Dziewczyny, wyludujcie. Odwalcie się ode mnie wszyscy. A ty nie będziesz mi oskazywać. Dobra, rób co chcesz, a jak coś się stanie, to będzie tylko i wyłącznie twoja wina. No właśnie, nie ciągnij to ze sobą. No może jednak dajmy sobie spokój, co? A ty nie sężałem, tylko wsiadaj. Kostek, proszę, nie rób tego. Mam was gdzieś. Idioci. Ja nie mam zamiaru dzwonić na policję. Jak spowoduje wypadek, to będzie jego wina. Oj, będą tego żałować. Ty, zapodaj jakąś muzę. Dobra, włączę ci coś ekstra. Uważaj! Thank you.
17-letni Kostek S. został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, będąc pod wpływem alkoholu i bez uprawnień do prowadzenia pojazdów. W związku z popełnionym przestępstwem został osadzony w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu w trakcie przesłuchania usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 177, paragraf 2 Kodeksu karnego. Podczas prowadzonych czynności okazało się, że wobec Kostka S toczą się także inne postępowania dotyczące m.in. rozboju, kradzieży i pobić. Sąd, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnionych czynów, zasądził wobec podejrzanego bezwzględną karę pozbawienia wolności w wymiarze 8 lat. Wszystkie historie oraz postacie przedstawione w tym filmie są fikcyjne, niemniej jednak takie zdarzenia mogą mieć miejsce w rzeczywistości.